Hej, cześć, siemanowa wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam was w już 10. odcinku Zagrajmy w Sekiro Shadows Die Twice. Jednocześnie witam się z wami w zbiorniku w Ashinie, a konkretnie przed tą oto miejscówką, gdyż mam szczerą nadzieję, że to właśnie do niej udało mi się w poprzednim odcinku zdobyć klucz oraz, że dokładnie w tej miejscówce znajduje się ów złamany róg Giobu Demona, czyli czubek włóczni. Włóczni, która może być kolejnym narzędziem protezy. Jest klucz do wartowni, został użyty w tym miejscu. Kolejna skrzynka, taka sama jak była tam, za tym... minibosikiem. Z obstawą. Zobaczmy, co jest w środku. Jest! Złamany róg Giobu, słynna włócznia rogowa, używana niegdyś przez Giobu Masataka Oniwę, czyli bossa, którego pokonałem chyba 3 odcinki temu. Zamontowana na protezie Shinobi, staje się jej narzędziem. Cofający się róg przyciąga wrogów i może pozbawić ich prostej zbroi. Gdy włócznia pękła podczas rebelii, Ishin docenił wspaniały kształt rogu, a Oniwie wręczył włócznię krzyżową, Shuzena Tamury. Okej. No to cóż, czas wrócić i zamontować nowe narzędzie protezy. Czemu nie ma takich posążków normalnie? Jak ja bym chciał, nie wiem, skończyć robotę, czy wcześniej, jak było, skończyć szkołę, wyciągam tylko... Adios. I jestem u siebie. Jakież to by było proste. Coś nowego? Nie, nic nowego. Nasiona tykwy nie mam, ale mogę kupić. Tylko muszę nazbierać. Czemu tak tego Buddę schował? Nie czaję. Ulepszać nie mam czym, ale mogę mieć wmontowaną włócznię. Wmontowana włócznia. Narzędzie protezy z wmontowanym, złamanym rogiem Giobu. Użycie wymaga symboli ducha. Wyprowadzaj dalekosiężne pchnięcia. Po trafieniu mniejsi wrogowie będą przyciągani w stronę atakującego. Broń może pozbawić przeciwników prostej zbroi. To jedna z osławionych technik Giobu Oniwy, znana jako rwanie zbroi. Pokaż i... Oj, to jest właśnie... Tutaj. To narzędzie protezy jeszcze mi nieznane. Tylko co? Jakbym chciał sobie ulepszyć do kłującej włóczni, to musiałbym mieć... 8 sztuk z... To jest jaki? Metalowy? Żelazny. W sumie żelazny, metalowy to... Troszkę na jedno wychodzi, mi się wydaje. Tutaj już jest nie nieznane narzędzie protezy, tylko nieznana włócznia. Tutaj żłobiące to... A, to już było. I tu jest sprężynowy topór teraz. Odblokowany. I tu są ciągle... Jeszcze jest tutaj kilka mi nieznanych narzędzi protezy, ale to się... To się z czasem odkryje. Dobra. Okej, dzięki za montaż. Teraz czas wrócić do opuszczonego lochu. Tak się chyba nazywa ta miejscówka. Tak, opuszczony loch, podziemny kanał wodny i eksplorować to dalej. Dobra, co dalej tu znajdę? Jezu, dobrze, że tu jest woda. Ostatnio czego brakowało, to żebym zginął teraz jak idiota, po prostu spadłem w przepaść.
złom żelazny, czyli już bym sobie mógł, było chyba, chyba shuriken był przed toporkiem. Oho, i mam tutaj dwóch typa. A nawet trzech. Jakby to... Nie, do tamtego nie podejdę po cichu, nie ma bata. Dobra, wespnij się. Cicho, 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 cicho. Zdejmij tego. O, czekaj. Dobra, po tamtym jeszcze... Dobra, już wie o mojej obecności. No. Spróbował, elo. Dobra, no, nie do końca zrobił to, co chciałem, ale ważne, że gościu nie żyje. Kolejny środek uspokajający. I jeszcze jeden środek uspokajający. Dwa nawet. Ładnie. Cukierek Ako. Też dwie sztuki. O, fajne miejsce. Czarny proch. Niestety sztuk jeden. Lekka sakiewka. Klatka. Na szczęście pusta. Ostatek. 10 sekund. Ranking 1 to nie. Tu. 5. 30 sekund. Nie tyle boję, co nie wiem, czy warto te ostatki dla mnie. Nie wiem, czy opłaca mi się je odpalać. Bo to jest ten ból, że na przykład tu długość tylko 10 sekund i no, mogę to zobaczyć, nie? Ale zakładam, że gościu. Nie. Wyszyć. No i też właśnie to jest ten problem, że ranking jest ogólny, a nie dzielony, przez co nie wiadomo, czy temu ufać, czy nie. Dobra, płynę dalej. Tak, nie to, tylko to. O, ty, coś jest pod wodą? Czy to... Raz, dwa, trzy. Giniesz ty. Jeszcze zrymowałem. Ej, nie, no coś jest pod wodą. Co to jest ten? Nie, to nie jest ten karp skarb. To jest jakaś ryba. Okej, no wpadają na strzała. Trochę szkoda, że to nie jest ten karp skarbów, ale zakładam, że byłoby troszeczkę zbyt dobrze, gdyby było ich, gdyby były dwa koło siebie. Ten guzik. Da. Głęboko. Zakładam, że będzie zginął. To jest jakiś skrót pewnie. Tylko pytanie, skąd? O, nie mogę tego zniszczyć? Okej. Okay. Pytanie tylko, skąd to jest skrót, bo nie kojarzę w ogóle tego miejsca. Dobra, dalej. Czy to jest jeszcze insza lokacja? Nowy posążek. Tu, co to jest? Świątynia Sempo na górze Kongo! No nie! Znaczy, nie wiem, czy nie, ale... Nie, no kurde! Ale nie no, lecę dalej, nie? Bo jakby... Nie wiem, no... Jak nie wiem rozwalić tamtego gościa, to nie wiem, czy powinienem iść dalej w zamku w Ashinie. Co, z plakatem mam pogadać? Z plakatem.
They have abandoned their faith, seduced by a search for immortality. Should you be captured, there is no telling what would become of you. You would do well to return the way you came. However, I will not stop you from entering if you are determined to do so. But if you do, please proceed with care. No dobra. I see you have decided to continue. We will pray for your safety. It is the least we can do. Ostrzeżenie dostałem. Świątynia Senpu Góra Kongo. No, długa droga w dół. Latawiec. Tu. No nie. Kolejny. Błagam. Ile ich jeszcze będzie? Złom żelazny. Dzięki. Dwie sztuki. Fajnie. Dobra, to walczymy, co? Ty, to jest NPC! Smutny NPC. Okej. Okay. Troszkę mi go? Szkoda, ale też się cieszę, że nie muszę z nim walczyć. Czemu płaczesz, ziomeczku? They left me here. Where did everyone go? Why did you leave Kotaro behind? Now what do I do? Why are you crying? Everyone's gone. I'm all alone. Who's everyone? Everyone? Huh? Who? The spinning red and white flowers. Only one pure white flower. The pure white flower I cannot find. What? My head hurts. Sorry. I have no idea what I'm saying. I've got to find the pure white flower. Okej. Okay. Ej, no i patrzcie, on wygląda jak tamte grubasy, ale jego mordkę, no patrzcie jaki no puci puci, no tego to bym normalnie mógł tak po policzku, puci, jak takie stare babcie, wnuczków swoich tak za policzek tego, ja bym też go tak za policzek mógł, nie, bo ten jest fajny. Fajna ma stylówę. Nie wygląda tak parszywie jak tamte grubasy, z którymi walczyłem. No i no smutny jest kolega, no. Zostawili go. No kurde, szkoda typa. Szkoda typa. Dobra, o! NPC czy przeciwnik? Przeciwnik. Kurde, chciałem mu... O, a nie, chyba... Okej. Okay. Nie, no dobra. W miarę jeszcze wygląda na człowieka. Dobra, mogę tam zejść w jakiś sposób? Chyba mogę tak po prostu. Tak. Witaj. Żegnaj. Dobra. I co jest pod mostem? Nie ma ograni żadnego trolla. Tu. Cukierek Gacina. I balon ducha Mibu. Latawiec.
A, dobra. Czyli tak, no pani dostała jakąś umiejętność, coś mi się wydaje. Znaczy, umiejętność albo po prostu coś, zgarnę coś, czym będę mógł to zablokować. Pewien nie jestem. Ale bardziej obstawiam to pierwsze. Dobra, chwilowo czy... Czysto, to tylko lampy. No to... Hup, na drzewo, oj! A to już nie była lampa, to już był koleś. Ale jak się zlał z tymi lampami? No jeszcze troszkę. No. Czemu tego loka tracę? Zamilcz na wieki. No, ty! U pani motyl żeś brał korepetycję! Walki wręcz się zachciewa. O, ten ma laskę. Ej, te! Jax, uspokój się! Teraz nie to jakiś helikopter, helikopter, odpalić i tyle z tego będzie. Nie za dużo was? Pojedynczo proszę. Dobra, kolejny naśladowca. No, Jezu, jak ja tego nienawidzę. Zbierze się grupa i idą w trzech na jednego. Dobra, do góry. Napij. Dwa, trzy. Do widzenia. A ten co, zbuffowany jakiś? Co z niego takie czerwone leciało? Teraz jest z niego krew, ale wcześniej jakby taki buff czy coś. Dobra. Dziękuję. Nie zginąłem, więc... Oj, zaraz będzie punkt umiejętności, bardzo ładnie. W sumie nie zastanawiałem się, na co go wydam. Bo nie wiem, czy pakować dalej w drzewko Shinobi, czy już to... No ilu was tu jeszcze będzie? Co, nie wiem, czy ich olać, czy z nimi walczyć. To jest co, jeden taki... Jeden, nie, dwóch takich z laską. Dobra, no to jednego z laską sobie z ochotą zdejmę. Kurde, jakby ta animacja trwała krócej, to bym mógł jeszcze tego drugiego zdjąć. Au. No ilu, ilu. No chodźcie, 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 chodźcie. Ty, to już wiem, co to za buff, za dymki, kurde, oni się tymi cukierkami buffują. No tak, w końcu było powiedziane, że te cukierki Ako, Ungo, Gacina... Bo Gokana było gdzieś indziej, Gokana było w Misen, ale Ako, Gacina i... Kurde, i Ungo są właśnie robione tutaj. Poza zasięg, popitka,
Przy okazji, wybaczcie, jeśli mikro nie było przez jakiś czas. Troszeczkę się nie popisałem. Mikrofon wyłączyłem. O, to było dźgnięcie. Dźgnięcie, pchnięcie, tylko po prostu nie zauważyłem. Się jakoś w krzakach schował. Dobra. Okej, nie wiem, czy to było pchnięcie. To było na pewno. Dobra, uciekaj, 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 uciekaj. Napiszę. Aj, kolejne pchnięcie do Nikiri. Dziękuję. O, o! Okej, okay, jeszcze nie było. Na tyle, żeby go zabić na Mikiri, ale było na tyle, żeby pozwolić mi go zabić, także spoko. Dobra, granulka, bo nie chcę resetować tych gości. Dobra, jest tu ktoś jeszcze? Chyba nie. Tu? O, akurat granulka odzyskana, bardzo ładnie. Okej, okay, dobra, liść. Never mind. Kolejny środek uspokajający przy dwóch ciałach. Wyglądających, jakby ktoś je spalił. A raczej próbował spalić. Chyba na granulce zostanę w sumie. Tutaj co? Symbole ducha. Cztery symbole. Fajnie. A tutaj czysto. Lekka sakiewka. Odtrutka w proszku. Sztuk 3. Dobra. Teraz tutaj. W ogóle. Nie wiem, chyba się da. Garść popiołu. Chyba wręcz muszę iść, a nie tylko się da. Dobra. Tu, do góry. No nie, kolejne karaczany. Mogę je zlokować? Mogę. O tyle dobrze. Dobra, po was mi się nie chce schodzić, to was. Na shurikeny dziabne. Cukierek Ako. Właśnie, teraz dla upewnienia. Co tam było? Ako, Ungo. No tak, Ako, Ungo i Gachina. Bo Gokana było w Misen. No. Czyli dobrze kojarzyłem. No. Dlaczego to jest w ogóle takie wielkie? Karaluchy na sterydach. Freddy Krueger to się chowa normalnie przy czymś takim. O nie. O nie. O nie, o nie, o nie, 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 mój kolego. Absolutnie nie. Żadnych takich. Coś nie zapaliłem go, czy jak? I jest. Dysza ogniowa mocna. Jedyne, dlaczego się te karuchy przydają, poza tym, że dają mi 15 expa.
Okej, okay, nastąpiło właśnie drobne cięcie, ale wy tego raczej nie zauważyliście. Co my tu mamy? Przedmiot. To jest posąg? To jest koleś? Jakby... No ej, ale złap mi fokus na to coś. O, nasiono tykwy. Fajnie. Jezu, na czym on siedzi? Przez kolesia przechodzące te takie stonogi albo inne sklopendry to... O, świetnie. Jeszcze to już wiem skąd... jakie jest źródło tych... No i pięknie. Oj, ty nie jesteś jak Kotaro. Oj, ty nie być jak Kotaro. Ty czekaj, Kotaro? Jak ten z wiadomości z tego. No z tego. No z lochu, obok tych zwłok. Czemu to teraz ogarnąłem, że to ta sama osoba? Dobra, teraz się mogę z nim bić. Brawo, miał tak zgarnąć moc, żeby ją zaraz stracić. No tak, on se sam tym posturę nabija. No dawaj. No i tak, dziękuję bardzo. W sumie na opartego to bym mógł sobie przekuć balon i nafarmić sobie tych. Dobra, panu już dziękujemy. Okej, okay. Tu jeszcze Robal. No nie. On jest chyba jak Hanbei. Jak to Hanbei powiedział? Zarobaczony. Czytaj nieśmiertelny. Wosk tłuszczowy. Takie grudki tłustego wosku tworzą się czasem wewnątrz ciała. Można ich użyć do średnich i wyższych okultystycznych ulepszeń narzędzi protezy. Uważane są za zwiastun choroby i rosną w miarę jej postępowania. W jakim sensie w ciele? Dobra, ciebie zostawiam. Idę sobie tutaj. O! Ej! Czekaj. Biało-czerwony kwiatek. On chciał najczystszą biel, czyli taki wiatraczek będę musiał mu pewnie przywieźć. Przynieść. No tylko pytanie, czy mam go zrobić, czy gdzieś tu znaleźć? Troubling you? Rice for me, that's the way. Rice, I say, if something troubles your mind, bless me with rice anytime. Have any rice from the divine child? Czy ty tu przywędrowałaś z zamku z Ashiny? Jakie świeże owoce znowu? To już wiem, o co chodzi z tym.
Czyli będę musiał ustawić i jakoś zablokować to, żeby pewnie tam przeskoczyć. Ale póki co nic z tym nie zrobię, a przydałoby się, bo coś tam jest. Chociaż nie wiem, czy stąd doskoczę tam, ale to się jeszcze zobaczy. Tutaj nic, tutaj też nic. O, tam jest ziomek z mieczem. Kolejny mnich. Kurde, ale przez takich mnichów troszeczkę moja sympatia do Lasko zanika. Ale na szczęście Lasko to jest spoko mnich. Pozdro dla kumatych oczywiście. Sądzę, że niewielu będzie teraz wiedziało, o kim mówię. Dobra, odkurzacz. Ej, za zbyt na 3 punkt umiejętności. Cukierek Ungo. Dobra, tam pochodnia, tutaj zwykły, a pochodnia ma to do siebie, że lubi drzeć mordę i wzywać wsparcie. Także do widzenia. W ogóle, dlaczego jak zabijam jego, to też pochodnia gaśnie? Chyba nie powinno tak działać. O, ej, co jest? To nie jest mini boss, to jest normalny przeciwnik? Aha. No odwróć się. O, no odwróć się. Kurde, no teraz nie wyjdę, bo mnie zobaczy. O! To jest kolejny mnich. No ej, co jest z tymi mnichami na tej górze Kongo? Ciężka sakiewka. Co jest? O, kolejny dzwon żelazny. O, świetnie. Aj, 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 aj! Dobra, potrójny piruecik. A to nie wiem, czy było pchnięcie, czy szarża. Okej, czymś we mnie ciepie. Chyba pchnięcie. Czyli mogę je skontrować Mikiri. Co to ma gorszego cela? Ja czy on? Okej, to już było podcięcie. Czyli dobrze, że skoczyłem. Dobra, to było do Mikiri, ale nie dostanę damage'a. Nie to, tylko to. W ostatniej chwili to chyba zablokowałem. Aha. Okej. Czyli to nie jest do Mikiri. Albo jest tego nie trafiłem. Bueno. No i jestem tu. Okej, przynajmniej jest pomoc losu. I nie straciłem... O Boże. No dużo punktów bym stracił. Dobra, spróbuję tam przebiec. Żeby tych już olać, bo... Naprawdę, nie chcę mi się z nimi walczyć. No dobra, z tym tych pojedynczych mogę sobie rozwalić. No chodź. O Jezu, to jest chwyt. O, dobra, ale przynajmniej nie jest to chwyt na niełanszotujący. Dobra. O nie, ciebie sobie obejdę. Ile mi się uda. Na szczęście się udało. Dobra, wydam sobie coś mam. Rotajcie. Tobie dziękujemy. I zawsze trochę expa. No nie. Na drzewo. Na drzewo. Na drzewo! Tato, ja bafujcie się, ja spadam. Na raziomki. A dobra, dla expa mogę je powycinać.
Prawda, fajnie, że to podana strzała. No, jeszcze kilka i będzie level. O, tu jest ostatni. Albo i nie. O, i jest poziom. Nie, 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 olej go, olej go. To też olej, tych też. Zdejmij tego po cichu. Odznacz i przez okienko. Mnie tu nie było. Dobra, jestem z powrotem tutaj. I mam już 35 minut nagrania. Jak to leci? No, nie mogło być za łatwo. Na dole jest ten jeden koleś. Cyk. Jakim prawem on mnie nie zauważył? Okej, okay, wykorzystam spróbuję z tym odłamkiem naczynia. Odłamek naczynia tutaj. No, trochę tego już mam. A tu. No, to jest. Minus tego jest taki, że gość od razu ma ten tryb czujny włączony. Że tak ujmę. Uda się? Udało się! Okej, okay, tam jest drugi. Chciałem do kolejnego posążka spróbować dojść. No, no niestety. Dobra, ale spróbuję też go tu przyciągnąć, dobra. Obawiam się, że jak rzucę drugi raz, to niestety, ale już będzie walka, więc... Jak? Dobra, ty sobie tam walcz z powietrzem. Nie tu. Brawo. Nie! No i on jest zmarnowany. Tam sobie spróbuj walczyć, ja spadam. Aha, nie ma przejścia. Tylko cukierek gacina. Świetnie. Nie, jest przejście, jest przejście, jest przejście, jest przejście. Do widzenia. Dobra. Czy będzie posążek? Please, dajcie posążek. Jest posążek, dobra. No to cóż. Jakoś znaleziony, to sobie odpocznę. I pożegnam się z wami. A, w sumie jeszcze nie. Teraz tak, wspomnienia nie mam. Ale wiecie co? Jeszcze ulepszę sobie tykwę. Ale zanim to zrobię, to się przeniosę tutaj i wykupię sobie jeszcze drugie nasiono tykwy, bo akurat mnie stać. Na upgrade'a chyba też mnie stać, bo trochę zdobyłem, ale upgrade'y później. No. Ej, będą mi się ciągle mylić te guziki. A nie, to był koralik modlitewny. Też może być. No zawsze to dodatkowy koralik, nie? Okej, dobra. To tak, podróż do świątyni. Tak, prawie 40 minut mam na nagraniu. Chociaż nie wiem, ile to będzie z wideo. Bo audio a wideo to dwie różne rzeczy. No to cóż, zdobyłem jedno nasionko. Proszę. Spoko. I już będę miał 5 użyć tykwy. Zjednocz się z posążkiem. Świątynia Senpu. Shujengo. Tak nazywa się ta część, powiedzmy, tej lokacji. I tą część będziemy zwiedzali w następnym odcinku. Na razie to tyle ode mnie. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie.